Miasto Katowice wspólnie z Sanitek Koło ogłaszają konkurs Projekt Łazienki 2013. Tematem 15 już konkursu ma być projekt koncepcyjny toalety publicznej zlokalizowanej przy ulicy Tylnej Mariackiej. Pomysł dla nas jest nietypowy, żeby ogłaszać konkurs na projekt łazienki, mówiąc wprost. Niemniej jednak ten konkurs ma już 15-letnią tradycję. W innych miastach Polski, tak jak w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie, a nawet w Tatrzańskim Parku Narodowym, takie konkursy z powodzeniem były realizowane. Jesteśmy wdzięczni firmie Sanitek Koło, że z taką propozycją do nas przybyła. Okazuje się, że ulica Mariacka obok wielu walorów artystycznych na co dzień ma też swój aspekt zupełnie inny, trochę promocyjny i to miejsce zostało wybrane przez firmę Koło jako miejsce, gdzie taka pomoc by się przydała, a my z tej pomocy korzystamy, ciesząc się, że taki konkurs architektoniczny jest właśnie ogłaszany. Mówiąc wprost, Mariacka żyje już swoim życiem, co nas bardzo cieszy, ale pozostało jeszcze parę problemów do rozwiązania. Jednym z tych problemów jest niewystarczająca ilość toalet w Śródmieściu, a w szczególności w tym rejonie, szczególnie podczas dużych wydarzeń. Proponujemy początek Tylnej Mariackiej i koniec. Jest takie miejsce, w którym wchodzimy, katowiczanie to na pewno zdają, wchodzimy do takiego tunelu łączącego północ z południem i przy tym tunelu proponujemy, żeby zlokalizować tenże zespół sanitarny. Udział w konkursie może wziąć każdy chętny, jednak głównie kierowany jest on do architektów, projektantów i studentów kierunków architektonicznych. Ocena koncepcyjnego projektu będzie obejmowała m.in. walory architektoniczne czy umiejętność wpisania w kontekst otoczenia. Na laureatów konkursu czekają nagrody o łącznej wartości 40 tysięcy złotych. Konkurs jest skierowany zdecydowanie do projektantów i architektów, najczęściej młodych, w całej Polsce. Rzadko zdarza się, że zwycięzcami zostają i laureatami zostają mieszkańcy danego terenu, gdzie organizowany jest konkurs. Prace absolutnie spływają z całej Polski, ale liczymy, że Śląsk rzeczywiście będzie o tyle szczególnym miejscem, że Politechnika Gliwicka jest znana z bardzo mocnego wydziału architektury, w związku z tym liczę, że studenci tejże Politechniki się mocno zaangażują i spróbują, aby laury pozostały na miejscu. Fizycznie sam projekt ma być znany już do 24 czerwca, więc myślę, że w lipcu będziemy mogli go Państwu zaprezentować, ale sama realizacja nie nastąpi na pewno nie wcześniej niż w 2014-2015 roku. W tej chwili trwa na olbrzymią skalę przebudowa Śródmieścia. Miasto ma wiele wyzwań w związku z tym, więc musimy pokończyć te przede wszystkim największe nasze sztandarowe inwestycje, ale takie uzupełnienie w małą architekturę, czy właśnie w taki projekt łazienek realizacji obok ulicy Mariackiej na Mariackiej Tylnej powinien stanowić to uzupełnienie. I myślę, że w ciągu najbliższego czasu będzie to możliwe do realizowania. Termin nadsyłania projektów upływa 14 maja tego roku.